Witam. Renomowana hodowla olbrzyma belgijskiego. I młode. Tu już widzimy młode. 9-dniowe. Marca. Wykocone. Samiczka bardzo ładnie zrobiła gniazdo, wszystkich zakopała i wygląda na to, że nie ma żadnych strat, bo żadnego nie wyrzuciłem. Dobrze. I też mniej więcej tutaj, jeszcze dokładnie nie wiem, wygląda, że jest 11 sztuk. Nie jestem jeszcze tego pewny, ale tak mi coś według wstępnego liczenia na to wygląda. Młode już porastają w sierść. 9-dniowe bobaski. A tu ich mamusia. A po sąsiedzku zaglądamy po sąsiedzku. Co tam się dzieje? Po sąsiedzku jest następna samiczka. I ta samiczka też już ma młode. To jest ta bohaterka, co na ostatnim filmiku cały dzień darła sierść i w końcu wykociła się w nocy. W nocy z 18 na 19 kwietnia. No i też tu coś jest. Tygodniowe maleństwa. Też już w sierść porastają. Tutaj kompletnie nie wiem, ile ich jest, ale wydaje się, że chyba mniej, bo nawet są większe, młodsze, a wydają się większe od tamtych. No, ale nie będę tu liczył, jeszcze niepokoił. Dowiem się w swoim czasie. Samiczka odpoczywa, no bo dzisiaj ciepły. Aczkolwiek wieczny dzień 25 kwietnia 2019 roku. Jedzą już jakąś zieleninkę. No i jest potomstwo, to najważniejsze. A to sprawca całego zamieszania, czyli ojciec maluchów. Ośmiopółkilowy samiec. Olbrzym belgijski też odpoczywa. Duże ucho. Jak przystało na rasowego Belga. Ciężki. Nie lubi chodzić, no bo ciężki król. I sobie tak leży. Zaraz dostanie może zielonego. Bo mu się należy. I tu jeszcze jeden samczyk. Też leży, odpoczywa. Samczyk mojej hodowli, brat tej ostatniej samiczki rodzony. Tak więc nie używam go do rozpłodu,
Został się jeden. Do pozbycia się. Na pasztet bądź dla kogoś na chów. No i to by było tyle z tego krótkiego filmiku. Pozdrawiam hodowców. I do następnego.